Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terykowskiego. No i przechodzimy do młodzieży. Za zaanonsowanej na początku, już trochę ksiądz mówił o młodzieży i o, tym, o tej postawie chcę tylko dodam, że naszym gościem jest ksiądz Bogdan Bartout, proboszcz parafii archikatedralnej świętego Jana w Warszawie. Wcześniej duszpasterz akademicki, rektor kościoła świętej Janny, także w Warszawie. Mówił ksiądz o ojcostwie. Na czym polegał fenomen Jana Pawła II? Że on tak dobrze trafił do młodzieży, do młodzieży, która często się mówi, czy często się mówiło, niespecjalnie lubi autorytety. A ten autorytet, albo tą osobę przyjmowała, a może to jest mit, że młodzież nie potrzebuje autorytetów? Wygodny mit dla dorosłych, którzy zdejmują z siebie odpowiedzialność i mówią: Nie potrzebują, to my nie dajemy. Ja myślę, że młody człowiek jednak potrzebuje autorytetów, ale potrzebuje takich autorytetów, gdzie będzie młody człowiek miał przekonanie to, że ten autorytet go nie zawiedzie. Ja sądzę, że Ojciec Święty. No w pierwszej kolejności to chcę powiedzieć, on miał charyzmat spotykania się z młodym człowiekiem, bo tak to odbieram. Ja nie potrafię tego wytłumaczyć na zasadzie takich naturalnych, bym powiedział, darów. To był dar z pewnością nadprzyrodzony, polegający na tym, że słowa, które wypowiadał Jan Paweł II, były słowami trafiającymi do tego młodego człowieka. Nam nieraz się wydaje, i to, co pan redaktor zaznaczył, że młodzi ludzie chcą jakiegoś takiego schlebiania, albo chcą takiego powiedzmy podejścia do nich, żeby od nich nie wymagać, żeby zgadzać się z nimi, akceptować ich postawę. I tu się okazało, że, że właśnie nie że Ojciec Święty wielokrotnie przecież mówił takie słowa, które byłyby słowami w ustach innych osób nie do przyjęcia. No, no, no powiedzenie nawet tak w pierwszej takiej kolejności mi przychodzi tutaj na myśl słowa, choćby od was nikt nie wymagał, to wy macie wymagać od siebie. Ale z drugiej strony powiem, że Ojciec Święty potrafił tej młodzieży ufać. Ja, ja sądzę, że to, czego również doświadczałem w swojej pracy duszpasterskiej z młodymi ludźmi, jest coś w nas takiego, że nam się wydaje, że my to sami lepiej zrobimy. I wiele przypadkach chyba tak jest. Natomiast y, doświadczyłem czegoś takiego, że dawanie pewnej odpowiedzialności tym młodym ludziom w kapitalny sposób uczyło ich dojrzałości. To, to dla mnie było fascynujące. To, że człowiek ufałem, rzeczywiście ufałem, nie mówię, że nigdy się nie zawiodłem. To też trzeba tutaj jasno sobie powiedzieć. Ale jednocześnie ufałem i wiedziałem, że ten człowiek za pewne rzeczy jest odpowiedzialny. To niesamowicie pomagało tym ludziom w takim dorastaniu, bym powiedział, w takim dojrzewaniu do tego, że ja podejmuję decyzję, że to ode mnie zależy. A ponadto ja powiem, że Ojciec Święty, mówiąc o trudnych sprawach, mówił w taki sposób, że trudno było tam czemukolwiek zaprzeczyć. No, ja pamiętam właśnie tutaj nawiązywałeś do tego spotkania sprzed 30 lat, sprzed e, e, kościoła świętej Anny. Co ja zapamiętałem? Ja niewiele zapamiętałem z tego spotkania. No, oczywiście teraz y, sobie po raz kolejny to odczytuję, ale jedną rzecz zapamiętałem. Ja, ja zapamiętałem takie zdanie, jak Ojciec Święty powiedział: człowieka nie mierzy się tam tymi dokonaniami, które zrobił. A który ja byłem taki, powiedzmy, na to nastawiony, że prawda, człowieka mierzy się wiedzą, znajomością języków, mierzy się tym, jakie ma stanowisko i tak dalej. A Ojciec Święty mówi: człowieka mierzy się miarą serca. No i, i to było takie, bym powiedział. Dla nas człowieka mierzy się miarą serca, takie, takie osłabiające trochę bym powiedział nawet, a jednocześnie zmuszające do pewnej refleksji. Ja pamiętam jak e, wtedy gdzieś e, bardzo to mi zapadło w pamięć i zresztą to jakoś staram się, człowieku ty możesz wszystko robić, tobie wszystko wolno, cytując świętego Pawła, tylko ci nie wszystko przynosi korzyść. Ja wielokrotnie nawet mówię, że gdy przysłuchałem się Ojcu Świętemu, jego wypowiedziom, to później to korzystałem w pracy z młodzieżą nie takim trybem, bym powiedział, nakazującym, bo Ojciec Święty mówił w taki sposób, że tu nie chodziło o to, musicie. Nie, to jest po prostu dla waszego dobra. To jest, jeśli chcesz się zrozumieć, to musisz zaprosić pana Jezusa, bo inaczej się nie zrozumiesz, bo inaczej nic z tego nie będzie. I mówił to nie jako ktoś, kto chce nam coś narzucić, tylko ja to odbieram, mówił ktoś, jako kto jest o mnie autentycznie zatroskany. Ja sobie przypominam takie wydarzenie, że kiedyś, spowiadając penitenta, no po prostu się tak wnerwiłem na niego, że on się w ogóle nie zmienia, że jakoś tam, powiedzmy, nie pracuje nad sobą, że podniosłem nawet głos. I po drugiej stronie zrobiła się cisza. Mówię, chyba przesadziłem. A za chwilę taki cichutki szept. Proszę księdza, to ksiądz się tak mną przejął. I tu mi się przypomniało właśnie to, dlaczego, skąd ja to wziąłem, prawda, że rzeczywiście mocno ja pamiętam pielgrzymkę Ojca Świętego, gdy on nam przypominał przykazania Boże. 91. rok. Tak jest. Jakie wtedy padały słowa mocne. W Kielcach to chyba. W Kielcach chyba były najmocniejsze. też że tam chyba była ta wichurza, burza była, burza wichura. była, wszystko tak, się tak, wszystko było. Razem, tak. I myśmy stali, słuchali i pamiętamy jedno. Ma rację. Tu trzeba coś zmienić, bo On nie mówił tego, żeby nam dopiec. On zresztą, pamiętam, wtedy odszedł nawet chyba od, od tego, od tego tak. tekstu napisanego i mówi: Bo ja jestem stąd, bo ja właśnie chcę Wam o tym powiedzieć, żebyście nie marnowali tych darów Bożych. Tak to widzę. Ma książę wrażenie, że te słowa trafiały, zmieniały młodych ludzi, bo często pada takie zdanie. To nie chodzi o to, czy ja się z nim utożsamiam, czy nie, bo to nie ma najmniejszego znaczenia, ale często pada takie zdanie, w którym się mówi: No tak, młodzi bardzo często słuchali tego, byli w tych miejscach, ale żeby się jakoś bardzo realnie zmieniali, no to niekoniecznie. Znaczy, ja powiem tak. Trudno tu jest, jak gdyby, chyba dać taką ocenę generalną, prawda? Bo to jest. Ja na takie pytanie zawsze odpowiadam w ten sposób. A jacy my byśmy byli, gdyby jego nie było? To zawsze tak troszeczkę przekornie odpowiadam. Natomiast y, powiem, że y, mając tak świeżo w pamięci rok 2005 i umierającego papieża, y, ja powiem, że to, co wtedy młodzież pokazała. Nawet jeżeli ktoś powie, proszę księdza, to było tylko takie spektakularne, prawda, to trwało jakiś moment, ale tak sobie nieraz myślę. Przy, przypomina mi się taki, taki obrazek przed Kościołem Świętej Anny, tłum kibiców, po jednej stronie kibice Legi, po drugiej stronie kibice Polonii, związane razem szaliki i te szaliki wieszają mi na front od kościoła. Są razem. Wyszliśmy... Pamiętam z duszpasterzami, poprosiłem ich o wspólną modlitwę. Każdy z nich od odmawiał, ojcze nasz, bo mówię, więcej się nie będziemy modlić, bo nie wiem, czy znacie. Mówią, że nie znamy, znają tylko piosenki. Mówię, tutaj nie wypada śpiewać. Mówię, czy nie, sobie... Niekoniecznie tak, tak jest. Które mówię teraz tak, czy sobie możecie <laughs> podać dłonie? Możemy sobie podać dłonie. I powiem tak, ktoś może powiedzieć, no to jest taki tylko gest, ale z drugiej strony sobie myślę, że ten gest może kiedyś może ten znak spowoduje to, że nawet jeżeli nie od razu tam się dokonała zmiana. Ja nie mówię, że to się musi nagle dokonać, aczkolwiek byłem świadkiem no, yy, takich zmian w tych ludziach młodych, jak myśmy pamiętam, prawie całą noc powiadali bez przerwy przez te kilka dni i to tak, takich zwanych jubilatów, jak to my określamy, takich, którzy nie byli 5, 10, 15, 20 lat uspowiedzi. I oni klękali, i wielu z nich powiem, tych ludzi zostało w dłuż pasterstwie. Oni chcieli dalej pogłębiać. Wielu zaczęło przychodzić nam Święto przez ja ich jakoś tam zaczęłam później rozpoznawać. Wielu prosiło o kierownictwo duchowe. Tak sobie myślę. Dla wielu osób na pewno to była jakaś szansa. Ja nawet powiem, że jak prowadziłem ze studentami ten marsz wdzięczności, 200 tysięcy według źródeł policyjnych, to przecież to była niesamowita ilość młodych ludzi, którzy odmawiali Różaniec. Część z nich pewnie po raz pierwszy w życiu w ogóle. Niektórzy tam od razu żeśmy jakoś zrobili w ten sposób, że wyprodukowaliśmy takie dziesiątki różańca. No to jak pamiętam, mówię, kto chce, niech weźmie, nie każdy musi. No to chyba jak wyprodukowaliśmy pięć tysięcy, to nam zabrakło. Może ten różańc gdzieś teraz leży, nie wiem. A może ktoś spojrzy i, i na przykład przyjdzie na Wielkanoc do kościoła, nie? To jest tajemnica trochę, właśnie ta tajemnica, która, do której może nie zawsze mamy dostęp, a która się może właśnie w sercu tego czeka gdzieś tam dokonywać. Zresztą y, powiem, jak te kolejne rocznice nawet papieża śmierci obchodzimy. Pamiętałem, tak, pierwsza rocznica, mówię, przyjdą, bo to pierwsza rocznica, ale na drugą czy przyjdą? I tak czekałem, powiem uczciwie, mówię, nic nie będę czynił z własnej inicjatywy. I gdzieś tam miesiąc przed przychodzi grupa młodych ludzi, Proszę księdza, co ksiądz nic nie organizuje? Nie będzie mszy przy święty, nie będzie żadnego czuwania. Mówię, siadać już robimy. To A nie ma czasem takiego. To też wraca. Wraca taki zarzut, że młodzi ludzie, jak są młodzi, to uczestniczą, działają, angażują się i w papieża, i w i w różne inne rzeczy. A potem przychodzi taki moment. On jest związany trochę oczywiście z rzeczywistością taką zupełnie naturalną. Zakładają rodziny i muszą się zajmować rodzinami. Chwała Bogu, że się zajmują rodzinami. I, i dobrze, że wtedy mają mniej czasu na co innego. Ale też przychodzi taki moment, kiedy powoli, powoli niektórzy z nich zaczynają się wykruszać. Ja mam ilu znajomych, którzy w końcu są podusz bardzo dobrze uformowały znaczy, bardzo dobrze ich formowały te duszpasterstwa, a w tej chwili są bardzo daleko. No to jest ta tajemnica, myślę. Y Dotycząca w ogóle człowieka, myślę, tajemnica dotycząca i tego dobra, które otrzymuje od Pana Boga, no i to, co jest niestety tą ciemniejszą stroną życia, tak mówiąc delikatnie. Ja zawsze jakoś podkreślałem w takiej pracy z młodzieżą, że oni są w dużestwia, ja to tak zawsze mówiłem słuchajcie, macie tą niepowtarzalną okazję być w takiej szkole Chrystusowej. Macie wokół siebie ludzi, macie możliwość działania, ale ja wiem u mnie zawsze się uświętany parafia, co pięć wymieniała, można powiedzieć. Ja miałem taki, taki, powiedzmy, element wiernych, którzy ciągle przychodzili i, i gdzieś odchodzili. Mi było nawet jako dusz pasterzowi przykro. Ja się tutaj przyznam przed panem, że inwestowałem duchowo. I później gdzieś ci ludzie odchodzili. Ale miałem też i takie piękne obrazy tych osób, które spotykałem gdzieś tam później w Polsce. I, i mówią właśnie, proszę księdza, tutaj jestem jakimś wójtem, tam jestem jakimś kimś innym, tu pracuję w szkole. A jednocześnie mówi, tyle z tego duszpasterstwa wyniosłem, czy wyniosłam, że, że, że moja rodzina z rodziną powiedzmy chrześcijańską, katolicką, że, że to propagujemy. Z braku czasu nie jesteśmy we wspólnotach. Natomiast oczywiście jest zawsze taka część osób, która... Gdzieś odpadnie, ale to jest, myślę sobie, panie redaktorze, nawiążę do, do, do tej przypowieści pana Jezusa o, o siewcy i o tym ziarnie. Ja jestem tylko siewcą może takim niedoskonałym, ja sieję to ziarno. Natomiast ono pada na, 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 na różną glebę, można powiedzieć. Są tacy, którzy to przyjmą, zakorzenią i jeszcze wydadzą plon. A są tacy, którzy się może tylko zapalą, którzy może tylko chwilowo gdzieś tam będą, powiedzmy, i gdzieś później znowu gdzieś tam, powiedzmy, ten świat ich przytłoczy tymi swoimi, nie wiem, różnego rodzaju, powiedzmy, obrazami, czy, czy, czy powiedzmy, to, co, je, co niesie ze sobą. No jest tak, ale myślę, że tak zawsze było. Byli ci, którzy byli zawsze blisko pana Jezusa, byli ci uczniowie, którzy głosili dobrą nowinę. Ale i Britacy, którzy, którzy odeszli. I, I to chyba będzie tak. I na koniec, że ja powiedzieć taką najbardziej rewolucyjną myśl, która, Rewolucyjną oczywiście w znaczeniu duchowym, z Jana Pawła II, która, która księdza przychodzi do głowy jako taka, takie zarzewie rewolucji, z którą, e, którą możemy, ja z powiem... którą ludzie tylko z trudem mogą sobie poradzić. Powiem tak, Ojciec Święty, gdy rozpoczynał swój pontyfikat, powiedział takie znamienne słowa: Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Powiem, że człowiek współczesny lęka się o wiele rzeczy, a i człowiek współczesny, i młody człowiek, i starszy człowiek powinien te drzwi serca otworzyć, a zobaczy wtedy, co się będzie działo. Bo myślę, że o tym cały czas nam mówił i przypominał Jan Paweł II. To już na zupełnie zakończenie bym przypomniał Księgę Powtórzonego prawa, gdzie to wezwanie nie lękajcie się wrogów w odniesieniu do narodu wybranego, który wchodzi na ziemię zamieszkane przez, przez dużo silniejsze narody od niego nieustająco powraca, i Bóg mówi: Będę walczył po waszej stronie. Niech tak będzie zawsze. Amen. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz Bogdan Bartout. Proboszcz parafii archikatedralnej świętego Jana w Warszawie. Były duszpasterz, akademicki rektor kościoła świętej Jana. Ja bardzo dziękuję księdzu za rozmowę. Dziękuję. A państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Mówi Tomasz Terlikowski. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego.